Dużo się nauczyliśmy. Dzisiaj podczas obiadu zrobiłem przegląd. Miałem na obiad pyszne hinduskie danie. Hinduska kuchnia jest moją ulubioną. Kto z was lubi hinduskie dania? Rzadko jadam coś, co mi nie smakuje, ale w hinduskiej kuchni bardzo mi odpowiada skład potraw i smaki. Mam też ulubione dania z innych kuchni, ale hinduskie dania zawsze są na pierwszym miejscu. Stella's clapping. She's like, "That's right, that's right." Now, having said that, so I'm feeling really. Po dobrym obiedzie czuję, że mógłbym wygłosić 10 wykładów pod rząd. Nie wiem tylko, czy mój głos by to wytrzymał, ale myślę, że dałbym radę. Tak więc przy obiedzie myślałem o tym, jak dużo zagadnień już omówiliśmy. Trzymając się stale przewodniego tematu, naszego stolika prawdy, do którego dodajemy kolejne elementy. Pierwszym elementem, który umieściliśmy na nim, normatywnym i nienegocjowalnym, jest zasada, że Bóg jest miłością. Nawet symbol jest stosowny, bo ta prawda jest jak woda dla spragnionych. Dla tych, którzy to wiedzą i którzy się o tym dowiadują, jest to wspaniała nowina, że wszechświat jest przyjazny, a sam Bóg Stwórca troszczy się o nas. W ramach tego stolika prawdy i centralnej prawdy o tym, że Bóg jest miłością, odpowiedzieliśmy na pytanie, czym jest Biblia? Kim jest Bóg? Wtedy dowiedzieliśmy się, że Bóg jest miłością. Następnie zapytaliśmy, czy Bóg istnieje. Poznaliśmy szereg dowodów na istnienie Boga. Potem zastanawialiśmy się, skąd wzięło się cierpienie i dlaczego niewinne dzieci cierpią. Zapytaliśmy też, czy na ziemi zapanuje sprawiedliwość oraz kto zabił Jezusa. Dzisiaj chciałbym jeszcze raz nawiązać do tego, jak ważny jest aspekt więzi w biblijnym obrazie Boga. To, o czym będę dzisiaj mówił, jest tak niesamowite, że choć mówiłem na ten temat wielokrotnie i w wielu miejscach, prawda, o której będę mówił dzisiaj, nigdy nie przestaje mnie zdumiewać. Zacznę od przypomnienia tego, jak zaczyna się Pismo Święte. Mówiliśmy o stworzeniu świata. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. W opisie stworzenia w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju narzędziem stwarzania jest słowo. Mówiliśmy o tym wyrażeniu, które przewija się w opisie stworzenia i było to dobre. Inne wyrażenie, które także wielokrotnie występuje w tym rozdziale, to rzekł Bóg. Na przykład w wersecie trzecim, i rzekł Bóg, niech stanie się światłość, i stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. Werset szósty, potem rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie. Werset dziewiąty, potem rzekł Bóg, niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce. Werset jedenasty, potem rzekł Bóg, niech się zazieleni ziemia zieloną trawą. To wyrażenie konsekwentnie występuje w opisie stworzenia w pierwszym rozdziale, rzekł Bóg. Narzędziem stworzenia jest Słowo Boga. Bóg mówi i to, co mówi, zaczyna istnieć. Teologiczno-filozoficzny termin oznaczający takie stworzenie to ex nihilo, co po łacinie znaczy z niczego. Bóg nie był zależny od żadnego zasobu materii, z której miałby coś konstruować. Po prostu mówił i to, co mówił, pojawiało się z niczego. Niech stanie się światłość i stała się światłość. Niech powstanie sklepienie pośród wód i wody się rozdzieliły. Rzekł Bóg, raz po raz Bóg stwarza przez swoje słowo. Jedna z moich ulubionych autorek napisała niesamowite zdanie. Stwórcza energia, która przywiodła światy do istnienia, jest zawarta w Słowie Bożym. Co za niesamowite zdanie! Stwórcza energia, która stworzyła wszechświat, jest zawarta w Słowie. Pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju opisują tę samą historię, ale z nieco różnych punktów widzenia.
Uczeni podkreślają to w komentarzach i analizach poświęconych Księdze Rodzaju. Sceptycy długo sugerowali, że są to dwa różne opisy stworzenia, sprzeczne ze sobą nawzajem. Oczywiście nie mają racji. Te dwa opisy różnią się istotnie punktem widzenia i rozłożeniem akcentów. W pierwszym rozdziale widzimy Boga stwarzającego z braku lepszego słowa fizyczne realia świata. Bóg stwarza światło, ląd, atmosferę, zwierzęta, przyrodę. Swoim słowem powołuje do istnienia materialny świat. Po prostu mówi i powstają kolejne elementy świata. Światło, firmament, większe światło rządzące dniem, słońce, mniejsze światło rządzące nocą, księżyc. W tym rozdziale Bóg jest niezupełnie odległy, ale jakby ukryty w cieniu. Stwarza na odległość swoim słowem. Ale zupełnie inaczej jest w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Dzieje się tam coś bardzo ciekawego. Korzystając z metafory cienia, Bóg niejako wychodzi z cienia, schodzi z werandy wszechświata i stąpa po ziemi. Widać to w języku, jakim posługuje się Mojżesz. Posłuchajcie, czytam od wersetu 7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Tytuł tego wykładu brzmi: Czy Bóg ma czas dla mnie? Przekonamy się, że Bóg pragnie spędzać z nami czas. W swojej naturze i charakterze jest nastawiony na więź. Tego właśnie pragnie najbardziej, spędzać czas z całym swoim stworzeniem. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju Bóg mówi: niech będzie światłość, niech będzie firmament, niech będzie większe światło, niech będzie ląd, niech będzie morze. Ale w drugim rozdziale Bóg schodzi na ziemię i, jak czytamy, kształtuje człowieka z prochu ziemi, jak rzeźbiarz. Trudno wyrazić słowami znaczenie tego faktu. Now don't miss the significance of that just on the face of it. Rather than speaking Adam, zamiast stworzyć Adama słowem, bo przecież mógł to uczynić. Wystarczyło, żeby powiedział: niech stanie się Adam. Right? And Adam could have been created and let there be an Eve. Niech stanie się Ewa. Dlaczego Bóg stworzył człowieka w ten sposób? Nie z konieczności, ale celowo. Dlaczego postanowił być tak blisko swojego stworzenia? Co innego słowem powołać do istnienia słońce, księżyc czy firmament, a co innego ukształtować człowieka? W stworzeniu człowieka jest coś z więzi. Adam nie mógł zostać stworzony słowem. Został ukształtowany przez Boga osobiście. Kiedy już Bóg ukształtował Adama, mógł go po prostu ożywić na rozkaz. Zamiast tego Bóg tchnął tchnienie życia w jego nozdrza. Wyobraźcie to sobie, Bóg tchnął oddech w nozdrza Adama. Istnieją tylko trzy osoby na świecie, z którymi czuję się tak blisko związany, by dosłownie tchnąć w ich nozdrza. Są to moi synowie i moja żona. Z tych trojga z zasady wolę tchnąć w nozdrza mojej żony. Każdemu z nas zdarzyło się spotkać kogoś, kto nie miał właściwego wyczucia w kwestii osobistej przestrzeni. Być może ktoś z was jest taką osobą i myśli teraz: nie, nigdy nie spotkałem kogoś takiego. Zdarzają się tacy ludzie. Z reguły przyjmuje się, że stosowny dystans w rozmowie z drugą osobą to długość ramienia.
Większość ludzi odbiera skrócenie tego dystansu przez osoby niebędące bliskimi jako naruszenie osobistej przestrzeni. Zazwyczaj w rozmowie stoimy na odległość wyciągniętego ramienia. Byłoby dziwne, gdybyśmy stali dalej. Nie rozmawiacie z kimś przez ulicę. Hej, co słychać? Nie podchodź bliżej, pokrzyczmy sobie. Z reguły rozmawiając z kimś stoicie dość blisko, ale nie za blisko. Czujecie, co gotuję? Mam przyjaciela, który mawiał, czuję, co gotujesz, ale nie próbuję tego, co żujesz. Nie chcecie być zbyt blisko, czy próbować tego, co ktoś żuje. Zachowujemy dystans, bo bliskość fizyczna nieuchronnie wiąże się z bliskością psychiczną. Byłoby dziwne, gdybyście spotkali kogoś pierwszy raz w życiu i mówili mu z odległości kilkunastu centymetrów. Hej, bardzo cię polubiłem. A on na to, ja też cię polubiłem, ale nie aż tak. Chodzi o to, że gdy Bóg tchnął w nozdrza Adama, oznaczało to bliskość. Bóg mógł powołać Adama do życia na różne sposoby, ale Biblia mówi, że tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Wyobrażam sobie, jak Bóg ujął twarz Adama w dłonie, pochylił się nisko nad nim i po raz pierwszy napełnił jego płuca powietrzem. Wtedy Adam, który dotąd był jedynie rzeźbą, bryłą materii, ożył. Jeśli ten obraz jest poprawny, zadam wam pytanie. Jaki widok ujrzał Adam, kiedy po raz pierwszy otworzył oczy? Ujrzał oblicze Boga. Nieprzesłonięte, nieprzyćmione oblicze Boga. Wyobrażam sobie, jak Bóg przyjrzał mu się i powiedział: witaj, synu. Biblia rzeczywiście nazywa Adama Synem Bożym. Takie miano w Starym Testamencie otrzymał tylko Adam i naród izraelski. Dlatego w Nowym Testamencie tak niezwykłe jest to, że Jezus jest nazywany przez innych i sam siebie nazywa Synem Bożym. Nazywa siebie także Synem Człowieczym. Widzimy tu aspekt więzi. Jezus jest nowym Adamem, nowym Izraelem. A kiedy Bóg powołał do istnienia pierwszego Adama, uczynił to w sposób podkreślający więź. Mógł przecież stać na uboczu, jak wtedy, kiedy stwarzał słońce, księżyc, gwiazdy i inne rzeczy, rozkazując słowem. Było w tym coś z wyniosłości i dystansu. Myślę, że dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju celowo ukazują ten kontrast. Kiedy przyszedł czas, by stworzyć towarzysza, syna, a nawet krok dalej w stronę, w którą zmierzamy, kiedy przyszedł czas, by stworzyć przyjaciela, Bóg był blisko, ukształtował go, a potem tchnął w niego życie i Adam stał się żywą istotą. Ciekawe, że Bóg podtrzymał ten motyw bliskości, kiedy stwarzał Ewę, gdyż ukształtował, a właściwie, jak mówi oryginał, zbudował ją, ukształtował Adama i zbudował Ewę. Jedno i drugie wymaga bezpośredniego zaangażowania, dotyku, zręczności. Zauważcie, z czego została zbudowana Ewa, z żebra wyjętego z boku Adama. Wszystko to jest przesiąknięte więzią. Ewa jest związana z Bogiem, gdyż Bóg ją zbudował, ale Adam i Ewa są związani ze sobą, pochodzeniem z tego samego materiału. Cały opis stworzenia człowieka jest pełen języka więzi. Gdyby ktoś pokusił się, by udowodnić, iż przewodnim motywem Pisma Świętego jest więź, miałby ku temu dobre powody. W gruncie rzeczy można by nawet streścić całe Pismo Święte do jednego krótkiego słowa: razem. Razem. Pozwólcie, że to objaśnię. Oczywiście Bóg i Adam są razem, kiedy Bóg kształtuje go i powołuje do życia. Jednak kiedy pojawia się nieposłuszeństwo i bunt ludzi, razem zostaje utracone.
Ta więź, bliskość, łączność zostaje zerwana i Adam z Ewą idą swoją egoistyczną drogą. Ale Bóg zawsze wyciąga do nich ręce. Pierwsze spotkanie Boga z nimi ilustruje tę zasadę. Kiedy uświadomili sobie, co zrobili, odczuli wstyd, poczucie winy i świadomość porażki. Usiłowali uciec przed Bogiem, ukryć się przed Nim. Nie szukali Boga i nie wołali o pomoc. Boże, gdzie jesteś? Czy ukrywasz się przed nami, bo wstydzisz się za nas? To Bóg szukał ich i wołał: Adamie, gdzie jesteś? Pamiętajcie, Bóg się nie zmienia. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, zbuntowali się, popełnili przestępstwo, okazali nieposłuszeństwo i nielojalność, Bóg się nie zmienił. Musicie to sobie uświadomić. Bóg pozostał taki, jaki był zawsze. To Adam i Ewa się zmienili. To oni, jak mówi Biblia, ukryli się przed Panem wśród drzew ogrodu. Niesamowite słowa są zapisane w 59 rozdziale Księgi Izajasza. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze. Niech to nie ujdzie waszej uwadze. Podejdę teraz do ściany. Oto ściana nośna budynku. Kiedy napieram rękami na ścianę, nie bójcie się, nie jestem Samsonem, widzicie, że przestrzeń między mną a ścianą powiększa się. Ale kto się porusza? Czy ściana odsuwa się ode mnie? Nie. To ja odpycham się od ściany. To właśnie mówi Izajasz. To wasze winy odłączyły was od waszego Boga. Izajasz nie mówi: przez wasze winy odepchnęliście Boga od siebie. Wasze winy odepchnęły was od Boga. Słyszycie różnicę? W Edenie to nie Bóg był tak zniesmaczony, urażony, zażenowany i zdegustowany grzechem Adama, iż zrezygnował z niego i zostawił go, by sam sobie radził. Nie. Bóg się nie zmienił. Bóg przyszedł do Edenu, by spotkać się z ludźmi. Jeśli uważnie przestudujecie trzeci rozdział Księgi Rodzaju, będzie dla was jasne, że Bóg przyszedł do ogrodu, by ogłosić ludziom dobrą nowinę. Przyszedł, by poinformować ich, że ratunek dla nich został przygotowany i obiecać im przyszłego Zbawiciela. Bóg przychodzi z dobrą nowiną, ale Adam i Ewa są pewni, że wina i wstyd, które odczuwają, są odzwierciedleniem postawy Boga wobec nich. Musimy poświęcić temu więcej czasu, bo jest to coś, czego większość ludzi nie rozumie. Kiedy wreszcie Bóg odszukał Adama i wypytał go, co się stało, Adam odpowiedział: usłyszeliśmy twój głos i baliśmy się. Dlaczego się bali? Bóg się nie zmienił, ale zmieniło się ich postrzeganie Boga, gdyż uwierzyli i błędnie założyli, że wina i wstyd z powodu ich niewierności i buntu są rzeczywistym odbiciem postawy Boga wobec nich. Ale w rzeczywistości postawa Boga wobec nich była tak samo stała, pełna miłości i łaskawości, jak przedtem. A może nawet bardziej, bo znaleźli się w potrzebie. Tak więc uciekali nie przed prawdziwym Bogiem, ale przed karykaturą Boga, którą stworzyli w swoim umyśle. Dzisiaj większość ludzi na świecie robi to samo. Uciekają, ale nie przed prawdziwym Bogiem, a przed rozmaitymi karykaturami Boga. Dobra nowina jest taka, że Bóg to rozumie. Bóg wie, kiedy ludzie odrzucają nie prawdę o nim, ale karykaturę, koślawy obrazek, ponurą podróbkę tego, kim on naprawdę jest. W niektórych przypadkach takie obrazki Boga są naprawdę godne politowania i groteskowe. Kiedy Bóg wreszcie odszukał Adama i Ewę w Edenie, zamiast potępienia i gniewu przyniósł im dobrą nowinę. Nie umniejsza uwagi tego, co się stało. Zapowiedział im, że jeśli zjedzą zakazany owoc, umrą, ale nie powiedział, że ich zabije. Czy słyszycie różnicę? Jedno jest stwierdzeniem faktu i ostrzeżeniem, a drugie groźbą. W dniu, w którym zjecie z niego, z pewnością was zabiję. Bóg tak nie powiedział. Powiedział: jeśli zjecie, umrzecie.
Bóg przyszedł do nich, by oznajmić im, że przygotowane zostało dla nich zbawienie od tej śmierci, którą na siebie ściągnęli. Śmierć jest ostatecznym odseparowaniem nas od tych, których kochamy, i od Boga, końcem wszelkiego razem. Nie tylko grzech, ale także śmierć, która jest konsekwencją grzechu, pozbawia nas tej jedności, do której zostaliśmy stworzeni. Adam i Ewa byli razem ze sobą i razem z Bogiem, a teraz mieli to utracić wskutek buntu, grzechu, hańby, winy i nieposłuszeństwa. Z biegiem czasu Bóg zawierał z ludźmi kolejne przymierza. Z Adamem, Noem i wreszcie szeroko omówione w Piśmie Świętym przymierze z Abramem, zwanym później Abrahamem. Bóg wyciągnął do Abrahama ramię wiary przymierza. Powiedział: zawrę z tobą umowę. Twoi potomkowie będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Dam ci potomstwo. Mesjasz będzie pochodził od ciebie. Dam twoim potomkom ziemię w posiadanie. Wszystko to pod warunkiem, że mi zaufasz i uwierzysz w moje obietnice. Abraham pomyślał, to dobra umowa. Uwierzył Bogu, a Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. Abraham postanowił, że będzie wierzył Bogu. Teraz uważajcie. Sednem Ewangelii, sednem przymierza nie są obietnice złożone przez Abrahama Bogu, ale obietnice złożone przez Boga Abrahamowi. Rozumiecie to? Przenieśmy to teraz w nasze czasy. Sednem Ewangelii nie są obietnice, które składacie Bogu, ale obietnice dane wam przez Boga, które możecie przyjąć przez wiarę. Obietnice składane Bogu przez ludzi są słabe, nic nie warte. Ilu z was podejmowało rozmaite noworoczne zobowiązania? Ilu z nich dotrzymaliście? Ludzkie obietnice są jak bicze z piasku. Prawdziwym sednem Ewangelii są obietnice dane nam przez Boga, a naszym obowiązkiem jest w nie wierzyć, tak jak wierzył Abraham. Dlatego w Piśmie Świętym to przymierze jest wzorcowym przymierzem. Przymierze z góry zakładało, że Bóg wykona manewr oskrzydlający. Nie tylko wyciągnie rękę w stronę ludzkości, ale stanie się człowiekiem i w ramach przymierza wyciągnie rękę do Boga jako człowiek. Tak więc Bóg jako Bóg wyciąga rękę do człowieka, a Bóg jako człowiek wyciąga rękę do Boga w całkowitej wierności, której nikt inny nie dochował. Bóg wiedział, że nikt z ludzi nigdy nie dochowa mu wierności, więc musiał sam stać się człowiekiem, by dotrzymać swojego przymierza. Jest to coś niepojętego. Biblia nazywa to przymierzem pokoju. Ojciec wyciąga rękę, Syn wyciąga rękę. Duch Święty pieczętuje przymierze, a kiedy rodzina Boża zostaje zjednoczona, naszym zadaniem jest w to wierzyć. Wierzyć w wierność Mesjasza. Wiem, że może to brzmieć dziwnie dla niektórych z was, bo często myślimy, że liczy się nasza wiara w Jezusa. Rzekomo jesteśmy zbawieni przez naszą wiarę w Jezusa. Owszem, w pewnym sensie tak, ale znacznie bliższe prawdy jest to, że jesteśmy zbawieni przez wierność Mesjasza. Kiedy mówimy o wierności Mesjasza, mamy na myśli jego wierność przymierzu. Mówiliśmy o tym. Będziesz miłował Boga całym sercem, myślą i duszą. Czy Jezus to czynił? Po drugie, będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Czy Jezus to czynił? Tak więc Jezus nigdy nie naruszał warunków przymierza, nie złamał prawa Bożego. Nie było w nim grzechu, buntu, niewierności. Jezus dotrzymał przymierza z Bogiem. Kiedy w to wierzycie, zostajecie adoptowani do rodziny Bożej. Jezus otrzymał imię Jehoszua, Jahwe Zbawiciel, gdyż miał zbawić ludzkość z grzechu. Jednak w proroctwie Izajasza czytamy, że Mesjasz będzie nazwany imieniem Immanuel, to znaczy Bóg z nami. Wskazuje to na więź. Ta bliskość, jaką Bóg miał z Adamem, kiedy go stworzył i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, została utracona wskutek grzechu, egoizmu i wyobcowania. Tak więc, kiedy Bóg w wierności przymierza wyciąga rękę do ludzkości, posyła Mesjasza i mówi, że jego imię będzie Bóg z nami. Cała Biblia kulminuje się w tych słowach, 21 rozdział Apokalipsy.
Posłuchajcie tego porywającego, poetyckiego, pięknego języka. 21 rozdział, werset 3. Jan opisuje tu zakończenie historii zbawienia. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Cała Biblia jest osnuta wokół tego zasadniczego tematu, mianowicie, że Bóg pragnie być ze swoim stworzeniem. Jest to piękne i wielkie przesłanie. W tym miejscu chcę wam przedstawić niesamowity, radykalny pogląd. Otóż Bóg odnosi się do nas w niezwykle serdeczny sposób. Co to znaczy? Zaraz to wytłumaczę. Przeczytamy trzy wersety z Księgi Wyjścia. W rozdziale 33 jest mowa o tym, jak Mojżesz rozmawia z Bogiem na górze. Werset 11. I rozmawiał Pan z Mojżeszem. Jak? Twarzą w twarz. Tak samo było przy stworzeniu Adama, kiedy Bóg tchnął tchnienie życia w nozdrza Adama i stał się on żywą istotą. Ujrzał Boga twarzą w twarz. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Co za niezwykłe oświadczenie. Nikt nawet nie wie, czym jest Bóg. Nie mamy pojęcia, o czym mówimy, kiedy mówimy o Bogu. Używamy filozoficznego i teologicznego języka. Wyrażeń takich jak wszechmocny, wszechobecny, wszechwiedzący, ponad czasem i przestrzenią, wieczny, bez początku i końca, duchowy, niematerialny. Ale tak naprawdę nikt z nas nie wie, o czym mówimy. Nie mamy nawet wyobrażenia o Bogu. Mieliśmy zamiar użyć podczas jednego z wykładów ilustracji przedstawiającej Boga wręczającego Mojżeszowi przykazania. Zrezygnowaliśmy z niej, gdyż przedstawiała Boga zbyt antropomorficznie, po ludzku. Tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy. A jednak Pismo Święte odważnie, śmiało, wspaniale i pięknie oznajmia, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem, jak człowiek rozmawia z kim? Z przyjacielem? Podobny język jest użyty w 20 rozdziale 2 Księgi Kronik. Nie mamy czasu omówić kontekstu. Krótko mówiąc, do Judy zbliża się wielka wroga armia, a król Jehoszafat, ten, który potem wysłał do bitwy chór przed wojskiem, woła do Boga, wzywa go na pomoc i w pewnym sensie przypomina mu, kim jest. Mówi niejako: Boże, czy pamiętasz, czego dokonywałeś w przeszłości? Ty jesteś Bogiem, a my bezradnymi ludźmi. Przeczytajmy od wersetu 5. Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże, ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Mówi: skoro jesteś Bogiem, działaj, bo potrzebujemy pomocy. A teraz werset 7. Czy nie Ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem Izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego na wieki? Co za zdumiewające słowa. Jehoszafat wypowiada je nie jako teologiczne twierdzenie. Po prostu mówi do Boga z głębi serca, w trudnej sytuacji, w której czuje się zupełnie bezradny. Mówi: przecież jesteś Bogiem. Wystarczy, że ruszysz ręką, by przepędzić naszych wrogów. Pamiętasz, dałeś nas jako potomków Abrahamowi, Twojemu przyjacielowi. Jest to coś, co tak naturalnie wynika z historii Abrahama. Abraham był przyjacielem Boga. Mojżesz był przyjacielem Boga.
A Jezus? Zobaczmy, Jezus wiedział, że Jego uczniowie mają głęboko wpojony, obowiązujący ówcześnie obraz relacji między nauczycielem a uczniami. Wiedział, że odczuwają swoją zależność i podległość wobec Niego. Apostoł Paweł w swoich listach pisze o sobie wręcz niewolnik Jezusa Chrystusa. Ten element podległości jest zawsze obecny, ale jest coś więcej. Można to wyrazić tak. Nasza więź z Bogiem to nie mniej niż więź sługi z Panem, ale także znacznie więcej. W słowach Jezusa można wyczuć cień zawodu, kiedy Jego uczniowie wskazują brak zrozumienia. Mówi więc do nich w 15 rozdziale Ewangelii Jana: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. To ma sens. Nie jesteście po prostu podwładnymi. W końcu prezes koncernu nie informuje portiera o planach zarządu. Tak więc Jezus mówi: nie mogę was już nazywać sługami, bo sługa nie wie, co zamierza Jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od mojego Ojca, oznajmiłem wam. Co za fascynujące oświadczenie. Jezus ustanawia tu pojęcie przyjaźni w kontrze do służebności. Nie przeczy temu, że na podstawowym poziomie jesteśmy sługami Boga, podporządkowanymi Mu całkowicie. Podkreśla jednak, że zależy Mu na czymś więcej, na wzajemności. Nie hierarchicznej zależności, ale wzajemności, w której jesteśmy, uważajcie, razem. Kiedy czytamy Apokalipsę, widzimy, jak bardzo Bogu zależy na tej wzajemności. We współczesnym języku biznesu możemy powiedzieć, że Bóg woli poziomy styl zarządzania. Skąd to wiemy? Bo Apokalipsa zapowiada, że odkupieni zasiądą z Nim na Jego tronie. Będą królami i kapłanami z Nim na Jego tronie. Co Bóg sobie myśli? Czy potrzebuje pomocy w rządzeniu wszechświatem? Nie, nie potrzebuje pomocy. Po prostu chce być razem z nami. Wielką klamrą spinającą historię biblijną jest zapowiedź, że miejsce, w którym rozłam i bunt osiągnęły przerażającą skalę, gdzie przepaść była największa i najgłębsza, stanie się miejscem, w którym Bóg będzie najbliżej swojego stworzenia. Jan w Apokalipsie pisze, że zbawieni nie będą potrzebowali słońca, bo baranek jest z nimi razem. Bóg wreszcie będzie mógł powiedzieć to, co pragnął powiedzieć od wieków. Będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Będzie mógł powiedzieć: to jest mój lud. Czy widziałeś mojego sługę Hioba? Czy widziałeś mojego sługę Marka i Dawida i Tamarę? To jest mój lud. Czy to nie piękne? Zatem, kiedy pytamy, czy Bóg ma dla mnie czas, powinniśmy raczej zapytać, czy ja mam czas dla Boga. Pewnej soboty modliłem się na zakończenie nabożeństwa i w modlitwie powiedziałem: Panie, spędziłeś dzisiaj z nami czas, ale czy my spędziliśmy czas z Tobą? Uświadomiłem sobie, że potrzeba wzajemności. Kto z was rozmawiałby z bliskimi, gdyby nie słuchali i nie reagowali na to, co mówicie? Moja żona mówi czasem do mnie, kiedy jestem zamyślony: hej, jesteś tam? Często zdarza mi się zamyślać, dlatego tak szybko mówię, bo kiedy mówię zbyt wolno, zaczynam myśleć o czymś innym. Bóg tęskni, by być z nami. Pragnie naszej obecności. Chce, byśmy podobnie pragnęli Jego obecności. Według mnie nigdzie w Biblii nie jest to podkreślone wyraźniej niż w pierwszych czterech przykazaniach Dekalogu, a zwłaszcza w przykazaniu czwartym. Mówiliśmy już wcześniej o tych przykazaniach. W pierwszym przykazaniu Bóg mówi: nie będziesz miał oprócz mnie żadnych bogów. Oddaj mi twoje uczucia. W drugim przykazaniu Bóg mówi: nie będziesz się kłaniał żadnym wyobrażeniom. Oddaj mi twoje ciało. Posługuj się swoim ciałem we właściwy sposób. Trzecie przykazanie: nie będziesz wzywał imienia Pana Boga nadaremnie. Oddaj mi twoje słowa. Niech twoja mowa świadczy, że należysz do mnie. I wreszcie czwarte przykazanie: pamiętaj o szabacie. Niech to będzie dla ciebie dzień święty. To przykazanie dotyczy czasu. Czy to nie dziwne? Uświęcenie czasu? Jest to coś absolutnie wyjątkowego. Dlaczego?
Gdyby Bóg uczynił obiektem uświęcenia miejsce, powiedzmy świątynię, w rzeczywistości świątynia funkcjonowała jedynie przez pewien czas i tylko wskazywała na Jezusa. Gdyby wybrał jakąś górę, nawet góra wskazywałaby jedynie bliskość. Więc gdyby Bóg powiedział, oto święte miejsce, idźcie tam, a znajdziecie się w mojej obecności, mielibyśmy poważny problem, gdyż realia życia uniemożliwiłyby nam przebywanie w takim miejscu. Powiedzmy, że to święte miejsce byłoby w Suwałkach. Być może niektórym z was by to odpowiadało, bo mieszkacie na przykład w Hajnówce. Ale jeśli ktoś mieszka w Zielonej Górze, a święte miejsce jest w Suwałkach, wówczas ma prawdziwy problem. Jeśli święte miejsce jest w Suwałkach, a ktoś siedzi w więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim, to jest permanentnie odseparowany od świętości. Tak więc Bóg w swoim boskim geniuszu uczynił czas świętym. Możecie być w dowolnym miejscu na świecie. Jakże piękny to obraz sprawiedliwości przez wiarę. Nie musicie nawet iść ku świętości, bo świętość przychodzi do was. Nawet jeśli stoicie bez ruchu, ziemia się porusza i w końcu słońce zajdzie w piątek wieczorem i sobota was znajdzie, gdziekolwiek jesteście. Nie uciekniecie przed nią. Możecie być zamknięci w więziennej celi, a Bóg przychodzi do was i mówi, przynoszę ci moją świętość. Uczynię czas świętym i dostarczę go wam. Nie musicie podróżować w święte miejsce, gdyż z powodu trudności, niemocy czy uwięzienia moglibyście zostać odcięci od świętości. Tak więc Bóg upowszechnił przystęp do siebie, umożliwił go na całej planecie. Nie ma żadnego kąta, w którym moglibyście się schować i przeczekać. Na całej Ziemi jest dostępny jednakowo dla wszystkich. Jakże piękny i wspaniały jest ten biblijny obraz. Po cóż innego ustanawiać sobotę, jeśli nie dla spędzania czasu razem, w rodzinie, z bliskimi i z Bogiem, w ramach wielkiej Bożej rodziny. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie czytamy, że Bóg pragnie spędzać czas ze swoim ludem. Powiedzieliśmy, że uczucia, ciało, słowa i czas to podstawa, na której buduje się każda więź. Kiedy byłem dzieckiem, na ekrany kin wszedł film z Harrisonem Fordem, zatytułowany Poszukiwacze zaginionej Arki. Nie wiedziałem nawet, o czym jest ten film. Potem dowiedziałem się, że tym, czego poszukiwali bohaterowie filmu, była Arka. Ale co to takiego? Archaeologist adventurer was looking for was the ark. But what is an ark? Well, the ark was the. Otóż miała to być skrzynia przymierza, która niegdyś znajdowała się w miejscu najświętszym izraelskiej świątyni. Najpierw był nią namiot na pustyni, potem świątynia Salomona, a po niewoli babilońskiej druga świątynia. Izraelska świątynia uważana za mieszkanie Boga na ziemi była w rzeczywistości schematem. Składała się w zasadzie z trzech części. Pierwszą z nich był zewnętrzny dziedziniec. Coś w rodzaju podwórza czy trawnika, na którym można było urządzić grilla i właściwie do tego głównie służył. Tak było rzeczywiście. Piekli tam mięso i kapłani nawet część z niego zjadali. Kiedy podróżujemy z moim przyjacielem Nathanem Runnerem, czasami w naszej grupie trafiają się gorliwi wegetarianie. Kiedy przechodzimy obok restauracji z grillem, mówią, co za brzydki zapach, nie znoszę tego. Wtedy Nathan wdycha głośno powietrze nosem i mówi, o, zapach świątyni. Jest w tym dużo prawdy. Zapach świątyni przypominał zapach grilla. To nie żart. W końcu palono tam zwierzęta na ołtarzu. Druga część świątyni mieściła się już w samej budowli i była zwana miejscem świętym. Zaś wewnętrzne pomieszczenie nazwane było miejscem najświętszym. Ktoś powie, to wygląda jak coś w rodzaju domostwa.
Racja, wiele za tym przemawia. W miejscu świętym składano chleb na stole. Było tam oświetlenie i kadzidło dla wytworzenia atmosfery. To miejsce wyglądało trochę jak jadalnia. Naprawdę. W starożytności, w przeciwieństwie do naszych czasów, kiedy przeważnie jadamy w pośpiechu, nie było tych wszystkich głupich rzeczy, które odciągają nas od prawdziwego życia. Posiłek wówczas naprawdę coś znaczył. W niektórych miejscach świata nadal tak jest. Wspólne spożywanie posiłku jest celebrowaniem więzi, i to więzi przymierza. W Apokalipsie Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. Inaczej znaczy to: będę z nim miał prawdziwą więź. Co robimy podczas przyjęć weselnych? Po zawarciu małżeństwa schodzimy się i jemy razem. Posiłek zbliża dwie rodziny w prawdziwej wspólnocie i łączności przy stole. Jeśli w waszych rodzinach jest inaczej, to znaczy, że czegoś w nich brakuje. Dobry posiłek w dobrym towarzystwie przy dobrej rozmowie jest ważną częścią życia. Mówiliśmy o tym, jak Mojżesz spotkał się z Bogiem na górze Synaj. Pewnego razu zabrał ze sobą 70 spośród przywódców, by ujrzeli Pana, a potem jedli i pili przed Nim. Zjedli posiłek z Bogiem w restauracji na szczycie góry Synaj. Kiedy kapłan wchodził do miejsca świętego, widział chleb, sztućce, oświetlenie i kadzidło. Innymi słowy, było to miejsce społeczności i łączności. W żadnym stopniu nie umniejsza to jego znaczenia. Raczej nadaje mu piękno, aspekt więzi i wyjątkowy realizm. Jezus spożył ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami. Traktował to tak poważnie, iż zapowiedział, że odtąd nie będzie pił soku z winogron, aż do czasu, kiedy będą znowu pić razem w Królestwie Niebios. Motyw posiłku raz po raz występuje w Ewangeliach. Jezus mówi: wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą. Domyślnie zasiądą do wieczerzy z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Innym razem, mówiąc o Królestwie Bożym, Jezus mówi, że będzie ono jak dom, w którym Pan przepasuje się i usługuje przy posiłku swoim wiernym sługom. Tak więc wspólne spożywanie posiłku ma szczególne znaczenie w Piśmie Świętym i wiąże się wyraźnie z przymierzem, jako że posiłek jest czasem więzi i łączności. Teraz udajemy się do miejsca najświętszego. Miejsce to było niemal zupełnie puste, z wyjątkiem jednego obiektu. Był to obiekt, którego pośród licznych przygód szukał Harrison Ford, mianowicie skrzynia przymierza, arka. W gruncie rzeczy była ona czymś w rodzaju drewnianego kufra. Tym, co nadawało jej znaczenie, była zawartość. Wyobraźcie sobie, że wybraliście się, by kupić buty, a sprzedawca mówi: nie mamy takich butów, ale mamy bardzo ładne pudełka. Co powiecie? Pudełka? Wezmę dwa. Nie. Po co wam pudełka? Bez butów? Ale gdyby sprzedawca przyszedł z zaplecza i powiedział: mamy takie buty w odpowiednim rozmiarze i kolorze, ale gdzieś zgubiliśmy pudełko, co wtedy powiecie? Nie ma mowy. Muszę mieć pudełko, żeby w domu wyrzucić je na makulaturę. Nie. Potrzebujecie właśnie tego, co jest w pudełku, nawet jeśli jest bez pudełka. Właśnie dlatego skrzynia przymierza była tak ważna. Mieściła w sobie 10 Bożych przykazań. Zasady definiujące prawidłowe więzi. Pierwsze 4 opisują więź z Bogiem, pozostałe 6 więź z bliźnimi. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 4, werset 13. Jeśli ktoś znajdzie szybciej, może mnie zbić. Znalazłem. Nawet wasze smartfony nie wyszukują tak szybko. Nie zdążycie wpisać cyfr, a ja już mam. I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać. 10 słów, które wypisał na 2 kamiennych tablicach. Stąd nazwa skrzynia przymierza.
Pomyślcie o niej jako o skrzyni więzi. Była to skrzynia, która chroniła więź, bycie razem. Niesamowite jest to, że jedynym dniem, w którym ktoś mógł wejść do tego pomieszczenia, był 10 dzień 7 miesiąca, dzień pojednania. Innymi słowy, dzień najściślejszej więzi. Czytam właśnie wspaniałą książkę. Książka nosi tytuł Kult i charakter, a jej autorem jest Roy Dean. And again, it's a little scholarly, but you can get if you have any interest in this at all, you've got to read this book. It's absolutely remarkable. Autor szczegółowo analizuje w niej rytuał Dnia Pojednania opisany w 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej. I dochodzi do wniosku, że najwspanialszymi czynnikami w całym tym ceremoniale są bliskość i jedność. It's the very thing God is after. To samo było najważniejsze, kiedy stwarzając człowieka jako swego towarzysza, syna i przyjaciela, Bóg ukształtował go osobiście. W całym dekalogu te czynniki w największym stopniu są podkreślone w przykazaniu dotyczącym soboty. Jest to dość dziwne przykazanie, bo sam nakaz jest nietypowy. Przykazanie poświęcenia czasu. Przykazanie spędzania czasu w więzi ze Stwórcą. W książce zatytułowanej Utracone znaczenie siódmego dnia dr Zig W. Tomstedt napisał, że sobota jest niechętnym przykazaniem. W gruncie rzeczy nie jest przykazaniem w sensie zobowiązania obowiązku. Jest raczej przywilejem, okazją. To tak, jakby powiedzieć dzieciom, pamiętaj o wakacjach. Większość dzieci od pierwszego dnia w szkole myśli o wakacjach. Bóg pragnie spędzać czas z nami. Nakazuje nam to, ale tylko dla naszego dobra. Gdyby nam tego nie nakazał, większość z nas zmęczyłaby się na śmierć pracą i rozrywką. Tak więc przykazanie nadaje sobocie obowiązujący charakter, ale sednem tego przykazania jest więź, której nie można nakazać. Rozumiecie to? Stąd niechętne przykazanie. Jezus powiedział, ludzie, kiedy ustanowiłem sobotę, ustanowiłem ją dla was, dla waszego dobra. Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Nie ustanowił soboty po to, by potem zastanawiać się, no dobrze, ale kto teraz będzie święcił? Chyba stworzę człowieka w tym celu. Stworzę człowieka, żeby święcił siódmy dzień. Nie, Bóg miał na względzie przede wszystkim człowieka. Więc kiedy ustanowił sobotę, powiedział, zobacz. Ustanowiłem ten dzień dla ciebie. Sobota została ustanowiona dla człowieka, a nie człowiek dla soboty. Bóg mówi, ustanowiłem to święto z myślą o tobie. Potrzebujesz go. Ale nie będę nawet w to wnikał. Nie rozwijamy tu filozofii soboty, ale mówimy o więzi. Potrzebujecie soboty, ale Bóg także jej potrzebuje. Oczywiście nie dlatego, by czegoś mu brakowało. Po prostu pragnie spędzać z wami czas i tworzyć więzi. W tym celu zostaliście stworzeni, by żyć z Nim. Jedno z pierwszych zdań katechizmu westminsterskiego, jednego z najwybitniejszych wyznań wiary w historii chrześcijaństwa, napisanego w formie pytań i odpowiedzi, brzmi: co jest najważniejszym celem człowieka? Odpowiedź: najważniejszym celem człowieka jest poznać Boga i radować się w Nim wiecznie. Mieli rację. Najważniejszym celem człowieka jest poznać Boga i radować się Nim wiecznie. Piękno soboty, siódmego dnia tygodnia, polega na tym, że zawiera ona wszystko, co omówiliśmy do tej pory. Elementy więzi, bliskości, czasu. Wszystko to jest zebrane w tej świętości. Nie w świętym miejscu w Suwałkach, ale w świętej przestrzeni, w czasie. Ktoś słusznie nazwał to świątynią w czasie.
Samuel Bakioki napisał: Sobota uczy chciwe serce być wdzięcznym, zaprzestać na jeden dzień poszukiwania więcej i zacząć zamiast tego z wdzięcznością doceniać otrzymane błogosławieństwa. Na tym polega piękno soboty i stąd związany z nią nakaz zaniechania pracy. To tak jakby Bóg mówił: zwolnij. Ludzkie życie nie zależy od obfitości rzeczy, które człowiek posiada. Masz już naprawdę dużo. Nie wiem jak wy, ale ja mam naprawdę dużo rzeczy. Kiedy widzę coś na wyprzedaży, myślę, może będę czegoś takiego potrzebował. Wezmę dwa na wszelki wypadek. Zanim się zorientujecie, macie mnóstwo rzeczy. Wraz z żoną rozważamy przeprowadzkę za morze. Modlimy się w tej sprawie i chcemy pójść tam, dokąd Bóg nas skieruje. Jedną z atrakcyjnych stron tej przeprowadzki jest to, że musimy się pozbyć wszystkiego. Moja żona nie jest pewna, czy to dobre rozwiązanie, ale ja podchodzę do tego entuzjastycznie. Zabierzemy po dwie walizki, a resztę sprzedamy. Moja żona oponuje, ale to dobre rzeczy, a ja na to, pozbądźmy się tego. Wiem, że niektórym z was może się to wydać skrajne, a może nawet niepokojące, ale czy nie byłoby uwolnieniem wiedzieć, że wszystko, co posiadacie, mieści się w jednej walizce? Wszystkie te rzeczy i tak któregoś dnia się spalą. Dlaczego nie pozbyć się ich wcześniej? Jest coś atrakcyjnego w takim rozwiązaniu. Przed laty dom mojej przyjaciółki Audrey spłonął w pożarze. Byłem przekonany, że będzie tym zdruzgotana, ale ona twierdziła, że to najlepsze, co mogło ją spotkać. Zastanówcie się nad tym. Wszystko się wam spaliło na popiół, a wy po kilku miesiącach twierdzicie, że to było najlepsze, co mogło was spotkać. Zazwyczaj gromadzimy nadmiar rzeczy i wydaje się nam, że wszystko to jest nam potrzebne. 25 par butów, mało. Potrzebuję 26 albo więcej. Sobota jest wołaniem: stój! Ciesz się tym, co masz. Zamiast poświęcić ten dzień dalszemu gromadzeniu rzeczy, po prostu zaprzestań gromadzenia. Coś pięknego. Kenneth Strand napisał: w sobotę Bóg przychodzi do wszystkich, którzy święcą ten dzień, bez względu na ich rangę. Nikt nie musi sądzić, że znaczy w oczach Boga mniej niż inni. Święcenie soboty uwalnia wyznawcę od wszelkich hierarchii. W sobotę sługa i pan stają się równi jako wolni ludzie. Sobota jest więc cotygodniowym, cyklicznym, Bożym protestem przeciwko niewolnictwu i uciskowi. Znosząc swój sobotni kielich w piątkowy wieczór, wyznawca łączy stworzenie świata. To, o czym mówiliśmy, tchnięcie w nozdrza z ludzką wolnością, ogłaszając w ten sposób, iż niewolnictwo i ucisk to śmiertelne grzechy przeciwne podstawie wszechświata. Czy nie powiecie na to amen? Podoba mi się to zdanie. Niewolnictwo i ucisk to śmiertelne grzechy przeciwne podstawie wszechświata. Mówiliśmy o tym, opowiadając historię La Amistad. Jest coś złego w zniewalaniu jednych ludzi przez innych. Bóg nie stworzył nas po to, byśmy byli niewolnikami albo czynili innych niewolnikami. Stworzył nas, byśmy tworzyli, nawiązywali łączność i budowali więzi. Przede wszystkim z Nim, a następnie z ludźmi wokół nas. Podoba mi się to, co Strand mówi o sobocie jako wielkim wyrównywaczu. Przykazanie sobotnie mówi o tym, posłuchajcie tego cytatu z książki Zygmunta Tronstada, Utracone znaczenie siódmego dnia. Siódmy dzień należy postrzegać jako podstawę najbardziej wyjątkowego i najambitniejszego projektu sprawiedliwości społecznej w starożytnym świecie. Uwolnienie od pracy i jarzma wyzysku to wybitne cechy soboty. Kiedy zakreślony zostaje krąg, nic i nikt nie pozostaje na zewnątrz. Lista jest zdumiewająca, gdyż nie znajduje odpowiednika w żadnej innej kulturze. Legislacja tego typu w starożytnym świecie oznacza budowanie priorytetów od dołu do góry, a nie patrząc z góry na dół. Ma wzgląd na najsłabszych i najbardziej narażonych w społeczeństwie. Ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani cudzoziemiec mieszkający w obrębie twoich murów, ani twoje krowy. Ci, którzy najbardziej potrzebują odpoczynku, niewolnicy, imigranci i zwierzęta robocze, są wymienieni szczegółowo. W sobotnim odpoczynku najmniej uprzywilejowani, a nawet zwierzęta znajdują sprzymierzeńca. W zasadzie jest to nowe niebo i nowa ziemia w każdym tygodniu. Zauważacie to?
Sobota to zapowiedź przyszłego świata. Nie ma hierarchii, nie ma niewolników ani panów. Wszyscy stają się jak równi, odpoczywają, czerpią zadowolenie z życia i ze wspólnoty z sobą nawzajem, a zwłaszcza z Bogiem. Nic dziwnego, że Księga Izajasza zapowiada, że kiedy wszystko to się skończy, kiedy grzech i cierpienie staną się jedynie mglistym wspomnieniem, w każdą sobotę będziemy się zbierać, by razem oddać cześć Bogu. Sobota jest kwintesencją tego, czego Bóg zawsze chciał i chce nadal bycia razem. Bóg pragnie być z nami i żadne przykazanie nie ukazuje tego lepiej niż przykazanie sobotnie. Pamiętaj o szabacie. Jezus mówi, szabat został ustanowiony dla człowieka. Zdumiewa mnie to, gdy ludzie mówią, nie święcę soboty, bo nie jestem legalistą. Jak to? Co przez to rozumiesz? To jakby mówić, nie obchodzę rocznicy ślubu, bo nie jestem legalistą. Nie obchodzę urodzin, nie korzystam z urlopu, bo nie jestem legalistą. Co takiego? Co to ma znaczyć? Piękno i sens soboty leży nie tyle w obowiązku, ile w możliwości wspólnoty z ludźmi i z Bogiem. Jeśli już święcisz sobotę, zapraszam cię, byś spojrzał na ten dzień inaczej, jako okazję do budowania więzi z Bogiem i z ludźmi. Bóg jest z tobą zawsze, ale czy ty jesteś z Nim? Jeśli jeszcze nie święcisz soboty, jest ono dla ciebie czymś nowym, zachęcam cię, byś przyjrzał się temu przykazaniu. Niechętnemu przykazaniu dotyczącemu czasu, przykazaniu, w którym Bóg mówi, ja nie tylko cię miłuję, ale lubię spędzać z tobą czas. Mam czas dla ciebie. Czy ty masz czas dla mnie?